Hejka, dzień dobry, witam Was w dzisiejszym vlogu. Pokażę Wam, co jem w ciągu dnia, jak trenuję i pogadamy trochę o zdrowym trybie życia. To co? Zaczynamy! Jestem właśnie po jednym z cięższych treningów biegowych w ciągu mojego tygodnia. To jest trening tempowy, czyli przez jakiś czas muszę utrzymywać dość szybkie tempo. Dzisiaj były to 4 minuty, potem 2 minuty przerwy w truchcie, znowu 4 minuty, znowu 2 minuty przerwy w truchcie i tak dalej, i tak dalej. Jest to trening bardzo wymagający, zwłaszcza dla głowy, ponieważ nie mogę biec zbyt szybko, żeby nie spuchnąć i po prostu, żeby utrzymać tempo do końca. Ale z drugiej strony nie mogę sobie też odpuścić, a to jest taki wysiłek. No, chciałbyś zwolnić, nie? Chciałbyś zwolnić, ale nie możesz. Więc super trening też dla głowy, dla dyscypliny i zawsze po nim jestem tak zadowolona z siebie, że po prostu nie mogę się doczekać, aż zacznę dzisiejszy dzień, bo na pewno będzie super. No dobra, ogarnięta i gotowa do działania. Zaraz sobie robię śniadanie i zaczynam dzień. Jestem bardzo podekscytowana dzisiejszym vlogiem, bo w dzisiejszym co jem w ciągu dnia będę testować dietę mojej przyjaciółki Monika, zwana i znana Wam pewnie jako Dr. Lifestyle. Sznurek widać, że wskoczyłeś mi na blat w lustrze. Out! Now, idź stąd! Poniosłam porażkę wychowawczą, poczekajcie. Więc Monika wydała nowe diety wiosenne z Biedronki i z Lidla i dzisiaj sobie przetestuję wybrany dzień. To jest akurat 1700 kalorii, o tyle poprosiłam Monikę, bo stwierdziłam, że pewnie jeszcze dojem coś swojego i wolę mieć pewną elastyczność i pewny taki, wiecie, jak się nazywa? Nie próg, nie granice, tylko... No wiecie co, to takie, że można to przesunąć. No, w każdym razie zaczynam dzisiaj na śniadanie tosty na włoską nutę. Zobaczymy. Zaczynamy. Zrobię wszystko idealnie według rozpiski. Taka będę dzisiaj dokładna. W tych tostach mam 4 kromki chleba rzutnego razowego, ale ja mam taki, który muszę sama pokroić, więc dobrze, że Monika podaje też gramaturę, bo to jest 120 gramów, więc po prostu sobie to odmierzę zaraz na wadze, bo znając życie zawsze ukroję jakieś takie mega grube kromki i to w ogóle nie będzie miało pokrycia z rzeczywistością. Podpiekę to. A potem mozzarella, szynka i niby w 10 minut ma być wszystko gotowe. Lecimy. Cię przysięgam, wyglądam jakbyś ty miał to zjeść. Sznurek ma właśnie takie odpały, po prostu przez cały czas jak robiłam śniadanie biegał po chacie, rozwalał wszystko. Niewybiegany jestem, powiedz. Pobaw się ze mną. Pobaw się ze mną. Dobra, jem śniadanie, działam, bo czas mnie goni. Ładnie to wygląda. Ale tosty nie byłyby tostami, gdybym nie dodała keczupu. Dzisiaj mało co kotów na vlogu, bo jak widzicie zdradziły mnie i montują z Patrykiem. Sznur się tak się wepchał pod ten monitor. Sznurek, ale zamknij oczy jak śpisz. Taki biedny się ścieśnił, zobaczcie jak on jest duży. O, tutaj widać. Wielki lis. No tak, o tobie mówię. Czas na drugie śniadanie i to będzie deser z truskawkami Milky Way i bardzo ubolewam, bo ja nie mam Milky Way'a i muszę sobie poradzić bez niego. Szukałam wszędzie w sklepie i nie mogłam go znaleźć, ale nic, poradzę sobie jakoś, po prostu wezmę jakiś mały batonik osobno w podobnej kaloryczności i będzie na pewno spoko. To jest taki prosty deser, jogurt przekładany truskawkami i na koniec w oryginale właśnie posypany tym Milky Way'em, a ja po prostu sobie zjem batonik osobno. I tyle. Fajnie, że taki szybki, bo
cały dzień dzisiaj siedzę znowu przy kompie i rozpisuję nowe treningi, bo planuję nowe nagrania, więc rozpisuję pod te nagrania już nowe treningi, żeby mieć to zrobione wcześniej. Po drugie, szykuję specjalny trening na 200 tysięcy subskrypcji. Mamy go nagrać jutro, więc dopieszczam go tak, żeby był, wiecie, taki perfekto. Więc na tym w sumie spędzam dzisiaj mój dzień, ale jestem wdzięczna za to, że mogę to robić i że tak to trochę wygląda, więc fajnie. Szukam nowych inspiracji do ćwiczeń, szukam nowych ruchów, tak żeby Wam się nie nudziło, tak żeby mi się nie nudziło i jakoś lecimy, więc szybko robię sobie ten deser i działam dalej. Deser, drugie śniadanie deserowe. Dzisiaj macie właśnie wszystkie posiłki rozpisane z odpowiednią gramaturą i obok jest sposób przygotowania, kaloryczność i makro. Kurde, myślałam, że Wam pokażę, jaka jestem super przygotowana i jak mam super dużo mini słodyczy na chacie. Poszłam do magazynku i się okazało, że pudełko, w którym miałam 24 mini Prince Polo, takie bardzo malutkie, jest puste i ktoś je zostawił po prostu puste w magazynku, ja byłam pewna, że tam coś jeszcze jest, więc nie mam batonika, ale znalazłam gdzieś w zapasach starych herbatniki i sobie po prostu pokruszę takie dwa herbatniki na samą górę, tak żeby dodać jeszcze trochę słodyczy. Myślę, że bardzo często zapominamy o tym, że czasami wystarczy właśnie czy jedna porcja, czy dwie porcje pokruszyć, gdzieś dodać jakiegoś słodycza, że to nie musi być nie wiadomo ile, że nie trzeba od razu jeść całej paczki i że ta mała porcja też może dobrze smakować i wcale nie jest gorsza od, wiecie, gdybyście posypali to całą paczką herbatników. Ja to też często dostrzegam u ludzi z serem, nie? Typu jeśli robicie sobie tosty i dajecie ser, to tak naprawdę mała ilość sera też się fajnie roztopi i też będzie czuć tego smak, nie trzeba nie wiadomo ile tego dowalać, a bardzo często widzę, że po prostu ten ser to jest taką górą posypany nie wiadomo w ogóle po co, więc myślę, że to jest coś, na co warto zwrócić uwagę w ciągu dnia. Czasami jakoś bezmyślnie po prostu dodajemy dużo porcji, bo tak jest w przepisie, albo tak zawsze się robiło. Myślę, że warto czasami się zastanowić i zobaczyć, czy na pewno nam potrzebna jest aż tak duża porcja i że czasami warto po prostu dać sobie mniej i będzie tak samo dobrze smakowało, a kalorycznie będzie bardziej opłacalne. No i zdrowotnie też. No i mam, jak to ślicznie wygląda, uwielbiam desery w słoiczkach, bo one zawsze ślicznie wyglądają. Jem i pokażę Wam zaraz, jaka książka do mnie przyszła, po prostu padniecie. Zobaczycie zresztą. Już zapomniałam, że ją zamówiłam, bo ją zamawiałam w bardzo, bardzo, bardzo dalekiej przedsprzedaży. Uwaga, jesteście gotowi na to? Dam, 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 dam. Książka Beaty! Idolki wszystkich. Po prostu ja uwielbiam panią Beatę, uważam, że to jest królowa polskiej sceny muzycznej i jak mam ją polajkowaną na Facebooku, jak mi się wyświetliło, że napisała książkę, że jest przedsprzedaż, no to oczywiście, że kupiłam. Więc zamówiłam ją już dawno, dawno temu i wczoraj kurier ją przyniósł, odpakowaliśmy dzisiaj, patrzę, mówię, kurde, ta książka, więc będę miała co czytać. Jestem bardzo ciekawa, co pani Beata tam napisała. Muszę Wam przyznać, że jest ślicznie wydana w ogóle. Pięknie się prezentuje, bo to błyszczy w realu. Znaczy zresztą na filmie też już widać. Spoko, naprawdę spoko. Jestem bardzo ciekawa. Ja ogólnie lubię czytać biografie, autobiografie, więc myślę, że będzie to ciekawa lektura. A jeśli o książkach mowa, to mam Wam do polecenia dwa tytuły, a właściwie jeden do polecenia, a drugi do takiego zerknięcia sobie. I czekałam, aż ją przeczytam do końca, żeby być pewną, ale już tak, mogę Wam polecić. Czy chcesz o tym porozmawiać? To jest książka, którą czytałam bardzo, bardzo długo, bo ona jest w ogóle długa, ma ponad 500 stron, ale też czytałam ją tylko wieczorami, tak na spokojnie, więc zajęło mi to dość sporo czasu. To jest książka o terapii, o psychoterapii, o tym, o zmianach w człowieku, o tym, jak działa nasza psychika, jakie mamy problemy. Pisana przez terapeutkę, która z jednej strony opisuje troszkę swoich klientów i to, jak pracuje, jak też działa ludzki umysł, a z drugiej strony sama idzie w trakcie pisania książki na terapię. No i w ten sposób też pokazuje, jak to wygląda od jej strony, więc bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Dobrze mi się to czytało przede wszystkim dlatego, że nie wiem, to jest taka książka pocieszająca, że wszyscy jesteśmy tacy sami, mamy podobne problemy, nasza psychika podobnie działa, nie ma w tym nic złego, bardzo dużo rzeczy jest wytłumaczonych, jak to wszystko w naszej głowie tam funkcjonuje, więc bardzo ciekawa książka, jeśli lubicie takie tematy, to polecam. A druga
drugi tytuł, który Wam mogę pokazać, to jest Na luzie, jak sobie radzić ze stresem. Tutaj jestem w trakcie, więc nie skończyłam jej całej jeszcze. I to nie jest, jakby to, właśnie nie wiem jak określić tą książkę, bo z jednej strony jest to książka bardzo uspokajająca i teoretycznie jest napisana przez osobę, która ma jakąś wiedzę na ten temat, ale nie jest to książka naukowa, nie jest to książka bardzo merytoryczna, tylko bardziej taka właśnie na luzie. Więc w bardzo prosty sposób, czasami zabawny, opowiada o stresie, o tym jak my reagujemy na ten stres i co zrobić, żeby stres nie zawładnął naszym życiem. Więc ja sobie ją czytam, bo już to milion razy wspominałam, że ja akurat jestem jedną z tych osób, która stresuje się sporo, więc to jest coś, co aktualnie wieczorami sobie przeglądam i na razie mi się podoba. Jest jakiś tak też, jakiś taki spokojny vibe od niej bije i sprawia, że rzeczywiście zaczynam się zastanawiać, czy niektóre sytuacje są warte tego stresowania się, zaczynam się trochę stopować, więc działa, mimo tego, że na początku byłam bardzo sceptyczna, bo od razu ten autor mówi o tym, że to nie jest tak do końca książka naukowa, merytoryczna, a ja bardzo sobie cenię merytorykę, ale dałam jej szansę i nie żałuję, bo mimo tego, że jest napisana na luzie, to rzeczywiście jakieś tam prawdy życiowe przekazuje i dzięki temu można rzeczywiście sobie jakość życia polepszyć. I tyle, jeśli chodzi o kącik książkowy, mam arteczki na dziś. Właśnie kreślę stare kartki z treningami, żeby wykorzystać drugą stronę i nadrukować nowe, bo dzisiaj oprócz tego, że mam wieczorem live'a, jak zwykle, kiedy nagrywam vloga, nie wiem dlaczego tak się dzieje, że zawsze nagrywam go w środę, ale nieważne, to mamy też wcześniej nagrania, będę nagrywać dwie tak zwane głowy, ja to tak zawsze nazywam, czyli chodzi o takie filmiki, w których do Was gadam, a potem jeszcze planuję nagrać jeden trening, więc muszę to wszystko sobie wydrukować, żeby mieć notatki, żeby mieć wszystko gdzieś tam pod kontrolą. Trening zawsze drukuję z takimi większymi literami, wtedy mam zawsze ściągę, kiedy trenuję. Natomiast jak nagrywam takie filmiki bardziej wiedzowe, no to wtedy robię sobie taki konspekt, czyli tylko od myślników po prostu zaznaczam, co bym chciała powiedzieć, tak że w razie gdybym zgubiła wątek, to mogę szybko zerknąć, sprawdzić, czy wszystko powiedziałam i czy jest okej. To bardzo łatwe życie. Jak będziecie kiedyś mieli jakąś prezentację, albo coś takiego, to zawsze róbcie sobie taki konspekt, bo to naprawdę sprawia, że głowa o tym nie myśli, myśli się człowiek, po prostu mniej stresuje. Ja w ogóle rano się wkurzyłam, bo zaczęłam nagrywać vloga od takiego przebierania się na dobiegania i rozwalił mi się statyw. I ten statyw mam od początku mojej działalności na YouTubie, czyli już mnóstwo lat, ale normalnie się połamał, tak razem z aparatem spadł, aparat odpadł w jedną stronę, statyw odpadł w drugą stronę, muszę kupić jakiś nowy, ale dzisiaj radzę sobie jakoś bez statywu i powiem Wam, że jest ciężko. Myślałam, że to taki... Nie sądziłam, że jest aż tak potrzebny, ale okazuje się, że jest. No trudno. Pokażę Wam jeszcze moje zapasy warzywne, bo właśnie wczoraj doszły. Tutaj i jeszcze oczywiście w lodówce, to mam takie rzeczy, które nie wymagają lodówki na Cito. W ogóle jaja, bo zamówiłam 2 kg batatów i przyszły mi w 2 batatach, czajcie? Po prostu wzięli 2 wielkie bataty. Zobaczcie na to. Ja ostatnio w sumie, od kiedy pandemia się zaczęła, to bardzo często zamawiam sobie warzywa i owoce tutaj z takiej lokalnej firmy we Wrocławiu, No Horror się nazywa. Po prostu wieczorem sobie uzupełniam na stronie to, co chcę i na drugi dzień oni mi to przywożą, więc super sprawa. To jest zawsze świeże i mam wrażenie, że właśnie dłużej świeże niż zwykle. Jak widzieliście mój Instagram, to doskonale o tym wiecie, bo ostatnio o tym opowiadałam. Więc bardzo lubię to robić i takie zakupy warzywne mnie mega motywują w ogóle do gotowania i sprawiają, że chce mi się to robić, bo mam takie, no tyle z tych świeżych warzywek, tyle z tych świeżych owoców, że aż żal nie korzystać, więc nie warto zamawiać, tylko trzeba gotować, a jeśli o gotowaniu mowa, to ja właśnie jestem w trakcie robienia obiadu. Dzisiaj na obiad są burgery z piersią z kurczaka i warzywne frytki z marchewki i pietruszki, ale ja nie lubię pietruszki, więc będzie tylko marchewka. A że miałam ziemniaka, który wołał mnie o to, że już musi być zużyty, to jeszcze pokroiłam ziemniaka i stwierdziłam, że od razu go tutaj walnę, będzie najwyżej na jutro, więc działam.
to się działo, że dopiero teraz się odzywam, a jesteśmy tak naprawdę już po nagraniach dwóch filmów i za 15 minut, nie wiem czy widać, zaczynamy trening live, więc ja już jestem na macie, już nawet mam podpięty mikrofon i będziemy działać. Zawsze przed live'ami jest taki lekki stresik i się zawsze troszkę stresuję, że coś nie pójdzie, że czegoś zapomnę i w ogóle nie wiem, co się by miało stać, ale zawsze tak mam. Ale jak już zaczynam prowadzić trening, to nagle wszystko puszcza i po prostu się dzieje. Więc to jest chyba w tym wszystkim najlepsze. Dobra, działam. Puszka do siebie. Dla zaawansowanych. Hop, hop, okej. Okay. Uwaga. Zaczynamy za 3 sekundy. Lecisz. Hop. Wróciliśmy właśnie do domu z live'a i po prostu cały dzień czekałam na tą kolację, bo na kolację są pierożki. Patryk, jak się mówi na te pierożki? My mówimy gejoza. Gejoza, tak, z kiełkami. I to są pierożki kupne, które są w biedrze. Zaraz wam pokażę, poczekajcie. A, nie widać mnie, ale o, już mnie widać. Takie kupne pierożki i normalnie one są uwzględnione w tej diecie od Moniki na kolację. No pewnie teraz nie widzę, a może widzicie, bo to jak one się kąpię. Są te pierożki, jedna porcja, 230 gramów, zgadza się, kiełki, sos sojowy, oliwa z oliwek. I teraz. Ja mam te z warzywami, dla Patryka mam te zwykłe i muszę zobaczyć jak się robi. Dobra, jest tutaj instrukcja, to trzeba podsmażyć coś tam. Myślałam, że tylko ugotować, ale dobra, pobawimy się tak, jak jest tutaj zrobione, tak zrobimy. Pani nie ma statywu, musi książek używać, wiesz? Stęskniłeś się za mną, jak mnie nie było? Co? Stęskniłeś się? Uwielbiam całować swoje koty, w ogóle... Co tu jest? Zajęte twoje miejsce. A ja mam książki, wiecie, wystawione, bo... No, zobacz. No bo nie mam statywu, więc cały dzień podpierałam się i kręciłam vloga za pomocą książek. Po prostu się kręciłam ujęcia z aparatu. No dobra, i pierożki gotowe. Ja w ogóle je uwielbiam. Bardzo często zamawiam w restauracji i też te kupne te, kupuję. Kupne kupuję. Wiecie, co chodzi. Gotowe kupuję. Więc mega się cieszę, że mogę je dzisiaj zjeść, czekałam na nie. Zaraz sobie poleję jeszcze sosem sojowym, w ogóle był w opakowaniu, więc też spokojnie, jakby ktoś nie miał. I co? I kolacja pyszna przede mną. Jestem zmęczona strasznie po live, to był mimo wszystko jakoś tam emocjonujący dzień, ale fajnie, teraz czas na wyciszenie. Z rana nagrywamy trening na 200 tysięcy subskrypcji. Muszę dopisać dwa bloki, bo brakuje mi ich. Mam na nie pomysł, ale muszę poszukać odpowiednich ćwiczeń, to znaczy poszukać w głowie, poszukać, mam taki plik z wypisanymi wszystkimi ćwiczeniami, które znam i muszę po prostu poszukać czegoś odpowiedniego, bo wiem jak chcę, żeby ten blok wyglądał, tylko teraz muszę to wprowadzić w życie. Jakby tego było mało, to mam tu takiego białego brzdąca, który mi ciągle miałczy, że mam się z nim teraz bawić, a nie rozpisywać trening. Ale leniu ty. Leniu. O. Zrobię sobie właśnie ostatnią herbatę na sen i będę zbierała się i ogarniała. Tak jak wam mówiłam, bo jutro mamy nagrania, więc muszę wstać wcześnie, po 5, żeby pojechać. Mamy nagrania o 6.40, muszę być tam na miejscu, więc chcę jakoś wiesz pogadać, żeby się wyspać, bo bardzo ten sen dbam. Tylko herbata, dopracowuję jeszcze trening. Chciałam powiedzieć, że przybieram się, ale najpierw się wykąpać, dałoby się w treningu i potem spać. W ogóle jestem strasznie zaskoczona, bo przez cały dzień nie czułam w ogóle głodu po posiłkach. Są bardzo syte, wszystko co do dzisiaj jadłam było bardzo satysfakcjonujące i bardzo syte i ani chwili, ani przez chwilę nie pomyślałam w sumie o tym, żeby jeszcze coś zjeść. Co ma swoje minusy, bo wzięłam od Moniki 1700 kalorii z taką myślą, że na pewno będę coś jeszcze jadła, a potem w ciągu dnia się okazało, że nie czuję takiej potrzeby, że wiecie, cały czas jestem syta, cały czas wszystko jest w porządku. Taką
ilość kalorii 1700, jem zazwyczaj w dni beztreningowe. 1700, 1800, coś około tego. Zresztą jak oglądacie moje vlogi z dnia, to wiecie, że ja jem naprawdę różną ilość kalorii. Jem i 2,5, 2700, 1700, 2. Wszystko zależy od tego, jak wygląda mój dzień, jaki też mam apetyt. Więc fajnie, że jest taka syta. Nie fajnie, że nic nie dojadłam, bo dzisiaj jednak miałam dzień treningowy, ale spoko, na pewno jutro się to nadrobi jakimś większym apetytem. Nie wiem jak wy, ale ja tak mam, jeśli nie dojem właśnie w dzień treningowy, to zazwyczaj na drugi dzień to się odbija większym apetytem, więc pewnie jutro będę bardziej głodna. Ale super, bardzo zadowolona i bardzo jestem dumna z Moniki, że jej się udało takie coś fajnego zrobić. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tych diet Moniki wiosennych, to zostawię wam po prostu link w opisie. Monika mi mówiła, że chyba przez tydzień jeszcze, albo no jakoś tak około tygodnia od publikacji tego vloga chyba będzie trwała jeszcze zniżka. Zniżka już jest włączona, więc nie trzeba nic wpisywać, tylko po prostu będzie cena trochę niższa. Diety można kupić na 4 tygodnie, można kupić na mniejszą ilość, wybrać sobie kaloryczność i tak dalej, więc wszystko zobaczycie zresztą na stronie Moniki, co ja wam będę mówiła. A jestem zadowolona, dajcie mi znać, czy wam się podobały te posiłki. I sobie pomyślałam, że właśnie będę chyba też kręcić w tym stylu te vlogi z dnia. Czasami będę pokazywać to, co ja jem, jakieś takie same posiłki, ale ponieważ ja jem często to samo, to postaram się właśnie kombinować. Czy właśnie korzystać z diety, czy na przykład wziąć jakąś książkę i w oparciu o książkę wziąć wszystkie posiłki, tak żeby poznawać też nowe smaki, ale też te nowe smaki wam pokazać. Że o tym opowiadam, że się podjarałam, ja jestem nienormalna z tymi rzeczami. Po prostu lubię tworzyć rzeczy, więc jak wpadam na jakiś pomysł, to od razu chcę to robić. To tak się kończy nadmierna gestykulacja, nie róbcie tego w domu. W każdym razie oceniam na 5 z plusem, jeśli chodzi o tą dietę. A teraz już mi się herbata chyba sparzyła, więc piję, myję się i w kimę, bo muszę dla was nagrać zarąbisty trening na 200 tysięcy subskrypcji. Więc kulturalnie się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że nie umarliście z nudów dzisiaj. Jeśli chcecie być na bieżąco, koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeśli wam się podobał vlog, dajcie proszę kciuka w górę i napiszcie mi w komentarzu, jak wrażenia. Zawsze je czytam i zawsze mam takie nie zasnęli. Jest dobrze, więc będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj to już wszystko, ja szykuję się do spania i życzę wam miłego tygodnia. Hejka!